można porównywać czerń i biel? Można, ale chyba tylko na czarno-białych fotografiach. W Sandomierskiej Galerii Retro otwarta została wystawa prac sandomierskich fotografików Eweliny Ury i Patryka Goszczyńskiego. Jako środek wyrazu wybrałem biel, gdyż biel nie jest tak oczywista i potrafi zawierać wiele symboli oraz w graficzny, momentami niemalże bardzo graficzny sposób ukazywać te symbole, ukazywać moje myśli, wizje oraz to, jak postrzegam świat. Autorzy prac są członkami Sandomierskiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii. Oboje już wystawiali swoje prace w Galerii Retro, każdy na wystawie indywidualnej. Obecny projekt jest wynikiem zderzenia się dwóch różnych spojrzeń, poglądów wobec otaczającej rzeczywistości oraz estetycznych upodobań. Są to fotografie, które w jakiś sposób nawiązują do naszej rzeczywistości, konfrontują tę rzeczywistość, objaśniają w pewien sposób pewne mechanizmy, pewne emocje, które cały czas gdzieś w nas krążą, są obecne. Wystawa czynna będzie do końca lutego.